Tutaj w tym miejscu był szyld, który był szyldem zapowiadającym wejście do Artzony. On powstał kilka już lat temu w ramach projektu Renew Town. W tym momencie jest to niewielki mural. On został zaprojektowany przez Romkę Kapustę, naszą graficzkę, i wykonany przez Sebastiana Bożka. Jest to taka dosyć forma skromna, która tutaj jednak godnie się prezentuje przy tym wejściu. Informuje, spełnia swoją funkcję o tym, jaka działalność jest tutaj prowadzona i co tutaj się mieści. Generalnie mamy zakaz montowania banerów, billboardów na terenie tutaj Starej Nowej Huty, plus jeszcze wytyczne, które daje nam uchwała o parku kulturowym. Wprowadzanie tych zmian czasami nie jest jakimś wielkim kosztem. Po prostu najczęściej te zmiany polegają na uporządkowaniu witryny, na zdjęciu nieprzepisowych banerów, na ograniczenie ilości po prostu szyldów. Park kulturowy, wszystkie te przepisy to jest narzędzie. Narzędzie oddane w ręce mieszkańcom. Mamy takich aktywistów na terenie dzielnicy, którzy bardzo pilnie śledzą na przykład remonty budynków ocieplania, czy przypadkiem kładąc styropian nie przykrywa się detali architektonicznych, czy ktoś nie wyrzuca starej bramy po to, żeby ją zastąpić nowoczesną. I ci ludzie, tacy jak Grzegorz Drzymała albo Antoni Łapajerski, są bardzo aktywni w sieci, ale też interweniują w tych sytuacjach w urzędzie. Teraz mają dodatkowe atuty w ręce i mam nadzieję, że je wykorzystają, a jeżeli służby konserwatorskie będą z nimi współpracowały, będą reagowały właściwie, to nam huta będzie piękniała rzeczywiście, a na pewno już nie będzie brzydła. Miałem pewne obawy, bo bałem się, że nam park kulturowy zrobi taki skansen forever tutaj. Zapanuje ponurość i nie będzie można odrobinę tonacji kolorystycznej, elewacji zmienić, ale podobno to nie jest tak źle. Nam może w głowach została komunistyczna huta jako taka zupełnie szara i ponura, ale tu faktycznie trochę tych kolorów było, więc jeżeli zrobimy tak, że znikną złe kolory, złe reklamy, a pojawią się te fajne kolory, tu chodzi o to, żeby nie spolaryzować sytuacji, czyli albo w paskudztwo, albo w ponurość, tylko w końcu niech zapanuje zdrowy rozsądek, zróbmy to ze smakiem, żeby nam ta huta jeszcze piękniejszą była.